Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Tank Models jest internetowym sklepem modelarskim z Warszawy. Mieścimy się w centrum Warszawy, dokładnie w Śródmieściu. I zapraszam Was automatycznie na zakupy do mojego sklepu, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Istnieje możliwość oczywiście odbioru osobistego zamówień internetowych. A teraz chciałbym przywitać wszystkich moich subskrybentów bardzo gorąco. Witam również wszystkich oglądających mój kanał na YouTubie. Zachęcam osoby oglądające, ale jeszcze nie subskrybujące do zasubskrybowania oczywiście kanału, aby mógł on się jeszcze bardziej rozwijać. YouTube będzie przed nami otwierał nowe drzwi, nowe możliwości w momencie przekroczenia 1000, 5000 subskrybentów. Mam nadzieję, że wytrzymacie tyle ze mną. W każdym razie tak, dzisiaj kolejny unboxing. Unboxing obiecanego BTR-70 w wersji późnej. To jest model radzieckiego transportera ośmiokołowego z niezależnym napędem tak naprawdę na każde koło. Konstrukcja opracowana w latach 70. i jest to właśnie późna wersja tego BTR-a. Między innymi zmieniono wieżyczkę, zmieniono również dopancerzenie, dodano również kolejne luki, takie strzeleckie peryskopy. Chyba zmieniono jeszcze silnik, z tego co pamiętam. No i tutaj posłuchajcie, nie mam jak możliwości pokazania właśnie takiego rosyjskiego KTO, bo te BTR-y są do dzisiaj produkowane, z tym, że na przykład w wersji 80, czyli lata 80 i 82. Szkoda, że nie ma takiej możliwości, bo byśmy pokazałbym Wam właśnie różnicę i wyższość KTO Rosomak nad tym KTO radzieckim. No a teraz co? Zaglądamy, posłuchajcie, do pudełka. Aha, co mamy jeszcze na krawędziach pudełek? Pokazuje nam, że mamy zestaw kalkomanii, mamy dwa rodzaje malowań. To jest pierwszy wzór, trójbarwny. Tu mamy taką małą monografię tego właśnie modelu, że jest, produkcja została rozpoczęta 21 sierpnia chyba 1972 roku. Jest to następca, oczywiście ogólnie rzecz biorąc, seria BTR-70 jest następcą BTR-60. Z drugiej strony mamy tego typu malowanie, zielony, w jednobarwnym zielonym, z numerem tutaj jednostki, jak i również z numerem taktycznym pojazdu. W każdym razie mamy takie dwa po prostu oznaczenia. Tu mamy również w ojczystym języku producenta, mini taki skrót, informacje o tym transporterze. Widzimy, że to jest Trumpeter, chińska produkcja, ale powiem Wam, że oni jednak nadal wiodą premię, jeżeli chodzi o ilość produkowanych modeli i jakość produkowanych modeli. To znajduje się w pudełku. Standardowo zacznę od instrukcji. Standardowa dla Trumpetera instrukcja. Na drugiej stronie mamy skład zawartości pudełka, co wchodzi w pudełku, powinniśmy znaleźć. No i po kolejne etapy sklejania modelu. Widzimy, że tu nie ma dużo elementów. Jest to model tak naprawdę dla każdego, nawet dla początkującego modelarza. Stąd też zielony kciuk na logo filmu. Takie jest oznaczenie. Kolejne etapy składania i tutaj zapewne zauważycie tak. Pierwsza różnica w modelu w porównaniu do BTR-70 wczesnego, tam mieliśmy płaską, taki element płaski kompletnie, tu już mamy z dodatkowymi właśnie otworami strzelniczymi, mamy tak samo tutaj dodatkowo peryskop i tak samo będzie polegała różnica, posłuchajcie, w wieży. Tak, szukam teraz, gdzie jest ta wieża. Pamiętajcie, tam wieża była gładka, tutaj nie było tego wizjera i tak samo według opisu technicznego prawdziwego modelu tam nie ma, tam nie było również, kąt podniesienia lufy był dużo niższy. No i tutaj mamy malowanie, jakich mamy farb użyć, czyli mamy tak Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya, Humbrol. Kolejnym elementem, no to proszę bardzo, mamy tutaj plakacik. Tu właśnie jest wcześniej omawiany, posłuchajcie, model, na którym właśnie widzimy, że góra jest gładka. A tu już widzimy luki strzelnicze, są pokazane, jest dużo więcej tych otworów strzelniczych, żeby mogła się wewnątrz mogli się bronić przed atakiem z boku. Zapowiedź ukazania się ukraińskiego T84 w skali 1,35. No i tu mamy właśnie nowe wypraski do BTR-a 70, czyli tego, który prezentowałem i tego, który właśnie teraz oglądamy. Tak, dokładnie. No i tu sobie wyjmiemy ramki. Już przygotowałem sobie wcześniej. Mamy oczywiście też kółka. Opon mamy tyle, ile kół, czyli po prostu 8. Nie mamy żadnego zapasu. I powiem Wam, że chyba od tych kółek zacznę. Kółka prezentują się, proszę bardzo, tak. Czyli tak jak poprzednie. Bardzo fajny detal jest. Z tym, że nie ma tu żadnych napisów, żadnych dodatkowych nacięć. Ale mamy bardzo fajne opony, powiem Wam, bardzo fajnie zrobione. Z twardego takiej gumy, zupełnie innej, aniżeli na przykład inni producenci stosują, jeżeli nie jest to miękka guma w każdym razie. I wydaje się dość taka trwalsza, tak? Tu mamy ten zestaw kalkomanii, który wcześniej prezentowałem Wam na pudełku. No i lecimy po kolei. Proszę bardzo. Siup, zjeżdżamy sobie. Tak prezentuje się kadłub. Kadłub jest ten sam, co w modelu BTR wczesnego, czyli numeru katalogowego 07137, bo teraz robię unboxing modelu 70 w skali 72 07138, czyli późnej wersji. Kadłub pozostaje ten sam. Tu nie ma żadnych zmian, posłuchajcie. Widzicie, że wszystko jest bardzo ładnie również wykonane. A tu między kołami tymi potężnymi mamy luk ewakuacyjny. Posłuchajcie, z tego transz luk ewakuacyjny, desantowy. Tutaj mamy właśnie, że bokiem możemy się wyjść, desant po prostu, osłona też tego transportera kołowego opancerzonego. Słabo to wygląda, powiem Wam, i to jest jedna ze słabości chociażby tego pojazdu. Nikt nie ewakuuje się tyłem, tylko z boku. Jest narażony desant, czyli żołnierze, którzy są przewożeni tym transporterem, na totalny ostrzał, powiem Wam. Jak ktoś wyjdzie i przebiegnie kilka metrów, to będzie cud, na polu walki mówię. Więc to jest bardzo słabe rozwiązanie, ktoś tego nie przemyślał. Tu silnik znajduje się po prostu na tyle, gdzie na przykład w polskim Rosomaku mamy, posłuchajcie, siedzi desant właśnie, razem ma kontakt z wieżą również i silnik jest, w naszym Rosomaku jest silnik tak z przodu po prawej stronie. Tu mamy teraz ramkę, o rany, który to jest jaka... A! Dobrze, posłuchajcie, i to są ta sama ramka, która była w poprzednim modelu, czyli we wczesnym. Tu nie zauważymy żadnych różnic. jest ten sam spód, to jest dokładnie ta sama ramka, ja już wcześniej sobie przyglądałem tej ramce, więc elementy są te same, tak samo bardzo ładnie wykonane, czyste, bez żadnych nadlewek i bez żadnych zapadnień. Tutaj po prostu wszystko jest równiusieńko wykonane. Jak widzicie, wystarczy wyciąć delikatnie, może troszeczkę opiłować i po prostu wklejać elementy. Tu mamy haki dodatkowe, tu mamy uchwyty, elementy podwozia, następnie tu mamy stopnie, które montujemy koło transporteru, żeby było łatwiej wejść na górę, na przykład dla desantu, powiedzmy, takie stopnie do wejścia na kadłub. No i tu mamy pozostałe elementy. Ramka z różnicą. To jest ramka właśnie do późnej wersji. Proszę bardzo. Tu mamy właśnie taką na górę kadłuba płytę. To są te płyty właśnie, gdzie widzimy, tam w poprzednim wejściu była ona gładka, a tu już mamy, proszę bardzo, luki do ostrzału. Tędy można po prostu podejrzeć, co dzieje się na zewnątrz, też są peryskopy, jak i również prowadzić ogień w przypadku ataku na przykład piechoty z boku transportera, kogoś, kto chce na przykład wskoczyć na transporter, ewentualnie rzucić na niego granat, butelkę z benzyną, cokolwiek. Tu mamy lustereczka. Do lustereczek ja zawsze proponuję flamastry Mołotowa w kolorze chromu. I tu mamy również tą wieżę, która się różni. To posłuchajcie, to coś tu, to są haki do podnoszenia wieży. Tak? To jest taka imitacja haków i to należałoby, powiem Wam, usunąć i zrobić z drutu, cieniutkiego drutu, bardzo fajną, nakleić po prostu prawdziwe, zrobić haki. A tu mamy ten dodatkowy wizjer właśnie na wieży. To jest między innymi też różnica między wczesnym a późnym modelem. To są oczywiście felgi, na które wkładamy w opony. I naklejamy do tamtych pewnych elementów, po prostu przyklejamy już wtedy pełne koła. I tu mamy tą klapę, którą z przodu montujemy na kadłubie. I został nam do omówienia ostatni model, znaczy element modelu. Sam kadłub, góra kadłuba. Widzimy, że tu są już właśnie też strzelnice. I proszę bardzo, tutaj bardzo duża część elementów jest już na stałe zamontowana. Rury wydechowe, klapy z wentylatorami, z dostępem do silnika. Tu mamy bardzo fajną imitację, posłuchajcie, siatek na silniku. I po prostu to tak wygląda. Bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. No dobra. No i to posłuchajcie, to wszystko na chwilę obecną. Omówiłem model BTR-70 w wersji późnej. Tu mamy ten model, który ukrywa się pod numerem 07138. Wkrótce będziecie mieli obiecane porównanie do BTR-a późnego od firmy ukraińskiej AC. No i wtedy zobaczycie, zrozumiecie, dlaczego też zamieszczam te lajki, łapki takie, przepraszam, listki zielone na ilustracjach do filmów, tak? Zobaczycie tą różnicę. W każdym razie tak, ten model polecę każdemu, kto skleja i chce skleić BTR-a. Zawsze może sobie go modyfikować dodatkowo, na przykład właśnie te wszystkie, powiedzmy, haki dorobić, ewentualnie otworzyć go nawet, dorobić klapy, które sobie będą otwierane. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo, życzę udanego dnia, weekendu, trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego unboxingu. Tak, jeszcze jedna rzecz. Link znajdziecie do sklepu, do tego konkretnie modelu, znajdziecie w opisie. Zapraszam również do subowania, komentowania, lajkowania. Naprawdę mi to pomaga. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się, cześć.